ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Paulina Korsan, witam Państwa serdecznie w programie Na Starym Rynku. Moim Państwa gościem jest Pan Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka Józefa Piłsudskiego. Witam Pana serdecznie. Do Łomży przyjechał Pan na zaproszenie Pani Małgorzaty Pietrusewicz, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży. Spotkał się Pan dzisiaj z młodzieżą, tak? Bardzo przyjemnie było, tak. W jakim celu? Jaki cel miało to spotkanie? No to szkoła właściwie wyznacza cel. Szkoła jest bardzo nastawiona na poczucie czy wytwarzanie u swoich uczniów poczucie patriotyzmu, zaangażowanie i poznawanie historii i tradycji polskich. I prawdopodobnie w tej kategorii zostałem zaproszony no prawie jako eksponat muzealny, taki jako starszy osoba, która coś mogła coś przekazać i powiedzieć. A co Pan właśnie chciał przekazać na tym spotkaniu dzieciakom i tym młodszym, i tym starszym? Mi się wydaje, że chyba dla mnie jedno z ważniejszych rzeczy w patriotyzmie jest to, że nie jest to tylko szacunek dla przeszłości, ale to jest również myślenie i działanie dla przyszłości. A nie musi być to, nie musi się to odbywać na poziomie politycznym, to się nie musi odbywać się to na tak zwanych wysokich szczytach, jeżeli tak mogę powiedzieć. Że to jest taka praktyczna, to jest postawa życia, którą każdym krokiem właściwie człowiek w jakiś sposób się dzieli. Czy to się dzieli ze sąsiadem, czy wie się, że ktoś był zasłużony dla Polski, dla idei i się z tego powodu do tej osoby się zwraca z jakimś dodatkowym może szacunkiem, albo może pomocą, starsza osoba, to się pójdzie sprawunki zrobić. Gdzieś to wszystko chyba buduje taki jakiś, no, żeby było milej ludziom. A to jest chyba ogromnie ważne, budując państwo, że nam przyjemnie tutaj po prostu jest. I warto zaczynać o tym mówić od właśnie z najmłodszymi Polakami, z dzieciakami. Oni najlepiej rozumieją. No najlepiej rozumieją. W wielu wywiadach powtarza Pan, że bycie wnukiem Józefa Piłsudskiego to obowiązek. Na czym polega ten obowiązek? No to różnie może bywać. W tym momencie wybrałem spełnienia pewnego obowiązku przez to, że jako rodzinę i ja jako reprezentant rodziny zaangażowaliśmy się wspólnie z państwem polskim w budowanie Muzeum Józefa Piłsudskiego. Z tego powodu wycofałem się z zawodu architekta, którego bardzo lubiłem. Wykładałem na Politechnice Warszawskiej, się wycofałem po to, żeby zbudować to muzeum. Co mam nadzieję, że i wszystko wskazuje na to, że będzie to muzeum ważne w budowaniu poczucia tożsamości narodowej i budowaniu jakiejś świadomej postawy obywatelskiej. No właśnie, jest Pan dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Oficjalnie muzeum otwarte będzie w 2016 roku, tak? Tak. Jak wygląda teraz organizacja takiego muzeum? Jak to wszystko przebiega? Oj, gorąco. Jest niesłychanie dużo do zrobienia. My mamy w tej chwili 4 lata minus 8 dni, żeby do otwarcia. Mam nadzieję, że to się uda w tym bardzo krótkim terminie zrealizować. Myśmy niecałe 2 tygodnie temu opublikowali koncepcję muzeum, jak ona będzie wyglądała. Jak muzeum będzie wyglądało, jak siedzi na terenie 4-hektarowym, wtopione w piękny las, który otaczał i w dalszym ciągu otacza dworek marszałka Piłsudskiego, gdzie mieszkał tam z rodziną, z żoną i miał kilka lat większego spokoju. I
obok tego dworku będzie powstawało muzeum takiej średniej wielkości, muzea jak na dzisiejsze czasy, które się budują, bo w sumie to jest gdzieś 4-5 tysięcy metrów kwadratowych użytkowych, a te większe muzea mają po 20 tysięcy metrów, więc 4-5 razy większe. Ale wydaje nam się, że te muzeum, będąc w lesie, będąc w takim tajemniczym ogrodzie, będąc na granicy Warszawy, a nie w centrum Warszawy, jest takie miejsce, do którego będzie można pojechać, nie być przytłoczonym całą wielkością i monumentalnością historii, która jest, jaka jest odzyskanie niepodległości i potem budowy państwa polskiego, właściwie od nowa. To ten budynek będzie taki bardziej jak dom, no trochę większy, ale jak dom, że tam można przy kominku usiąść, będzie można kawę wypić, będzie można pójść do ogrodu, może stare gazety przeczytać, żeby było takie bardziej z relaksem związane jako miejsce. Ale w podziemiu będzie duża wystawa narracyjna, to jest taka nowoczesna typ wystaw muzealnych, które są w tej chwili popularne, tak jak zresztą Muzeum Powstania Warszawskiego, może najlepszy przykład w Polsce obecny, który to pokazuje, który tłumaczy historię. To nie, eksponaty nie są powodem do muzeum, tylko tak jak tradycyjnie, tylko są, jest historia. Co w wypadku Piłsudskiego jest to bardzo bujna, bardzo ciekawa i dając dużo do myślenia. A jaka będzie misja tego muzeum? A no właśnie, to jest bardzo popularne, żeby się stawiać misję, prawda? To jest, wszystkie instytucje muszą mieć mission statement swoje stwierdzone. Ja z tymi stwierdzeniami zawsze mam jakąś trudność, ale wzięliśmy z przemówienia Piłsudskiego w 19 roku, zresztą tutaj obok, bo w Suwałkach, gdy Suwałki odzyskały swoją niepodległość i przyłączały do reszty Polski w 19 roku, to Józef Piłsudski tam na przyjęciu powiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie pokój i wtedy Polska na równy z innymi krajami będzie brała udział w wszechświatowych zapasach o pierwszeństwo w kulturze i organizacji. I wydaje mi się, że to jest nasza misja, żeby poprzez kulturę byśmy mogli my jako społeczeństwo się organizować, tworzyć jedność kraju brać udział w tych zawodach. I one są, czy my bierzemy u nich świadomie, czy nie, one są. Wszystkie kraje konkurują między sobą. Mam nadzieję, że pokojowo, tak jak w tym naszym wyborze jest ten, że nadejdzie czas pokoju. Więc widzimy naszą rolę jako budowanie własnej tożsamości wewnątrz kraju i pokazywanie tej tożsamości na zewnątrz. A tożsamość nie składa się czysto z historii, również z piłki nożnej, również tam z kultury, z muzyki, z bardzo dużo różnych rzeczy, z architektury, z kuchni, różne rzeczy budują tożsamość, ale również buduje tożsamość historia i my akurat skupiamy się nad tym aspektem historii. Pan wychował się w Anglii. Kiedy pierwszy raz był pan w Sulejówku? Jak miałem 10 lat. Jak pierwszy raz przyjechałem do Polski, rodzice nie mogli przyjeżdżać do Polski, bo nie mieli żadnych dokumentów, które by im na to nawet pozwalało, nawet gdyby czuli, żeby byłoby to odpowiednie, żeby przyjechali. Natomiast i moją siostrę i mnie wysyłali do Polski jako sposób, żebyśmy nie stracili swojego poczucia korzeni, czy swojej przynależności. I przyjechałem, jak miałem 10 lat, pamiętam, bo jak miałbym 11 lat, już wtedy bilet lotniczy byłby droższy, więc rodzice musieli oszczędzać pieniądze i pojechałem, jak miałem 10 lat.
I wtedy pamiętam, że mój stryj, stryj Jasiek Jaraczewski z Poznania, podwiózł mnie do Sulejówka, żebym mógł obejrzeć Dom przez płot. Mhm. I to pamiętam. Mhm. Ale nie mogę powiedzieć, że naprawdę rozumiałem, co widzę. No właśnie, chciałam się zapytać, czy rodzice już tłumaczyli wtedy panu? Nie, no się tłumaczy, ale... Ale jeszcze jako dziesięciolatek pewnie nie rozumiał pan. A kiedy zaczął pan rozumieć, ile dla Polski znaczył pan dziadek? Chyba w pełni nie rozumiem. Do dzisiaj? Ja nie wiem, czym... No to już wchodzimy w pewnym momencie w pewne dyskusje historyczne. Mhm. A czy to jego zasługa, czy to inna, czy to grupa, czy ja. Nigdy nie będę w pełni wiedział. Natomiast to jest mój dziadek, tak jak pani ma swojego dziadka. Ja miałem dwóch dziadków, jednego i drugiego zresztą nie znałem. No i mam wielki przywilej życiowy, że mogę poświęcić tyle czasu, poznając własnego dziadka. Nie każdy ma tyle taką możliwość, a każdemu bym życzył, bo to jest bardzo przyjemne. No właśnie, w wielu wywiadach czytałam, że dziennikarze zadają panu bardzo często pytanie, czy jak pan myśli o Józefie Piłsudskim, to właśnie tak jako o dziadku, czy jako o wielkim człowieku? I tutaj już wiemy, że chyba bardziej jako o dziadku. Nie, no wyszło pytanie z tego, bardziej takie osobiste. Nie, wydaje mi się, że w momencie jak podjąłem decyzję, żeby przyjąć stanowisko dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego, to myślenie o postaci marszałka to musiało przejść na poziom bardziej formalny. Natomiast wydaje mi się, że jest pewna zaleta w tym całym, w tej całej trudnej w jakiś może sposób sytuacji. Mianowicie, będąc wychowany w Anglii, w jakiś sposób poza zasięgiem naszej tradycji i historii, to ja teraz stawiam pytania o Józefie Piłsudskim, które nie są pytania wychodząc ze lekcji szkolnych, dobrych czy złych. Nie są to pytania wychodzące z tego, że moje otoczenie jest, cenzuruje Józefa Piłsudskiego, tak jak to było za czasów PRL-u. Tylko moje pytania wychodzą z człowieka, który się urodził na Zachodzie, w sposób bycia, do którego my dzisiaj aspirujemy. I stawiam pytania prawdopodobnie bardziej jak młodzież dzisiaj, niż ludzie w moim pokoleniu. Mhm. I to wydaje mi się, że jest jakiś atut w tej sytuacji, że stawianie się tych pytań i nie wstydzenia się, że ja stawiam te pytania inaczej, albo czego innego chcę się dowiedzieć. I to wydaje mi się, że jak się okazuje, że często jest bardziej spójne razem z ludźmi, którzy są o 20-30 lat młodsi ode mnie. I to wydaje mi się, że dla muzeum jest dobrze będzie służyć. A co pana tak skłoniło osobiście, żeby wrócić do Polski, przyjechać tutaj? W dzisiejszych czasach wiele osób wyjeżdża i nie wraca, nie mówiąc już o tym, że ich dzieci, które się tam rodzą, tym bardziej nie wracają tutaj do Polski. Ta świadomość o tęsknotę w pewnym sensie? Trudno powiedzieć o tęsknocie, no bo w sumie może zanim podjąłem decyzję w Polsce, byłem w sumie może przez 6 czy 7 tygodni, jak się to wszystko razem doda, więc o tęsknocie. Nie wydaje mi się, że to był zupełnie taki sentymentalny jakiś bodziec. Wydaje mi się, że raczej to było, no nie mogę powiedzieć, że racjonalne. To byłoby trochę już przesada, ale trochę tak jak alpinista. No. Nie jest racjonalne wspinanie się na szczyt gór, ale w momencie jak się podejmie tą decyzję, to wtedy trzeba bardzo racjonalnie postępować każdym krokiem, bardziej niż w codziennym życiu. Moja żona była z Polski, czy jest z Polski, urodziła się. Myśmy kiedyś jeden wieczór sobie usiedli, ja powiedziałem, ja zawsze mówiłem, że chciałbym mieszkać w Polsce. W 89 roku sytuacja się zmieniła. I się powiedziałem, no słuchaj, do mojej żony, do Iki, powiedziałem, no
Ja bym wrócił. Ona powiedziała, dobra, już. I to było wszystko. Nie było żadnej więcej dyskusji. Jakie pan pierwsze wrażenie, jak pan tutaj przyjechał, wrócił właśnie w 89 roku? No nie wróciłem, tylko przyjechałem. Przyjechałem. To moi rodzice wracali, a ojciec był bardzo tutaj, jak mu powiedziałem, no, wracasz do Warszawy. On powiedział, nie. Powiedział, ludzie inni, miasto inne. Nie te budynki, nie ci ludzie. A pomimo tego chciał wrócić. Jakie moje pierwsze wrażenia? No nie, no to jest nowy krok w życiu. No to każdy wtedy jest podniecony. Cieszyliśmy się ogromnie. Nie było to dla nas łatwe. No ale nie po to przyjechaliśmy. To nie tymi kryteriami się to ocenia. Natomiast wydaje mi się, że patrząc się, jak Polska się rozwija przez ten cały okres, ile się dzieje, jak te, no to po prostu dramatycznie ciekawie. No, fantastyczne. Ja nie mogę zrozumieć, czemu ktoś by chciał. Oczywiście no, są powody ekonomiczne i tak dalej, ale nie rozumiem, czemu ktoś by chciał opuścić Polskę w tej chwili. Uważam, że to jest jeden z najciekawszych krajów na świecie. No, niestety coraz więcej ludzi wyjeżdża. A pytanie, pewnie wiele osób się zastanawia, albo każdy chciałby wiedzieć, czy pana rodzina ma jakieś pamiątki po dziadku, po Józefie Piłsudskim. Jakie to są pamiątki? Znaczy, mamy, czy są pamiątki i pamiątek jest sporo i bardzo takie cenne pamiątki, tak jak buława marszałkowska, jak szable osobiste, pistolety z PPS-u też, jak był w konspiracji w podziemiu. Takich pamiątek jest sporo i one wszystkie zostały przekazane do muzeum po to, żeby rozpocząć kolekcję, zbiory. To nie jest starczająco, żeby muzeum dookoła tego powstało, ale teraz zbieramy intensywnie pamiątki. Pamiątki nie tylko bezpośrednio związane z Józefem Piłsudskim, tylko pamiątki związane z odzyskiwaniem niepodległości, z budową państwa. I to są czasami bardzo, bardzo ciekawe, ale są takie pamiątki, mamy, znaleźliśmy czy dostaliśmy zapisy 11 listopada 18 roku, kto co tego dnia jadł. I to jest zapisy, między innymi właśnie 11 listopada, tydzień po tygodniu, mięso tylko raz w tygodniu jadł. I to było w kwadracik zaznaczone, że mięso jadł. Nie było to, więc to były bardzo trudne czasy, ale to pokazuje coś fantastycznie ciekawe. No właśnie, a gdyby mógł pan tak zaapelować do wszystkich Polaków, może i nie tylko do Polaków, w jaki sposób zachęciłby pan ich do interesowania się historii i przekazywaniem tej historii młodszym pokoleniom, żeby jednak o niej pamiętać? Historia nie są daty, nie są fakty przede wszystkim. To są różne procesy, problemy, zagadnienia, które są dokładnie takie same dzisiaj. I wydawało mi się, że wartość patrzenia się i poznawania historii jest to, żeby nie tylko korzystać z doświadczenia tamtych naszych przodków, tamtych czasów, rozwiązań ich, albo przyjmujemy, albo odrzucamy, ale też tworząc pewien dystans do naszej codzienności, pewien dystans do naszych problemów. One nie są takie wyjątkowe, to nie jest aż takie specjalne, myśmy już wiemy, co najmniej raz to przeżywali, możemy się na to patrzeć i z tego doświadczenia korzystać. Wydaje mi się, żebyśmy rozwiązywali nasze problemy dzisiejsze, czy rozwijali nasze aspiracje dzisiejsze. Może mniej nerwowo, może bardziej koleżeńsko. I to wydaje mi się, że historia pod tym względem nam bardzo dobrze służy. Miejmy nadzieję, że coraz więcej osób będzie interesowała się historią, bo jednak jest nasza, zwłaszcza historia Polski, jest niezwykle bogata. Bogata i ciekawa. No właśnie, i ciekawa bardzo, przede wszystkim. Bardzo ciekawa. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu. Naszym gościem był pan Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.